Anna Hałas, Sebastian Niżnik oraz Tomasz Lewicki, to ich nazwiska pojawiają się najczęściej na nieoficjalnych listach kandydatów na wójta gminy Sanok. Po śmierci Mariusza Szmyda, który do tej pory pełnił obowiązki gospodarza gminy, konieczne są przedterminowe wybory. Jako pierwsza decyzję o starcie w wyborach potwierdza Anna Hałas, która od 5 października pełni obowiązki wójta. Po przemyśleniu tej decyzji tak postanowiłam, że będę kandydować w tych wyborach uzupełniających na wójta gminy Sanok. Anna Hałas miałaby być kandydatką niezależną. Na nieoficjalnej liście kandydatów od początku pojawia się nazwisko przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Lewickiego. Tą informację dementuję. Wcześniej już wspomniałem, że nie będę startował na stanowisko wójta gminy Sanok. Uważam, że wójtem powinna zostać pani Ania Hałas. Wśród nieoficjalnych kandydatów wymieniany jest także starosta sanocki. Sebastian Niżnik jednak nie komentuje sprawy. Wybory muszą być przeprowadzone w ciągu 90 dni od śmierci gospodarza gminy. Ich termin wypada 7 sierpnia, ale to będzie środa, więc do głosowania może dojść najpóźniej w niedzielę, 4 sierpnia. Do tego czasu w fotelu gospodarza gminy będzie zasiadać Anna Hałas.